Dzień dobry Państwu. Ja bardzo dziękuję panu dyrektorowi za to, że mogę mieć ten zaszczyt i przyjemność poprowadzenia drugiej części dzisiejszego forum i zapraszam gości do dyskusji. Pani Agnieszka Cianciara, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Pan Jacek Bartosiak, prezes zarządu Centralnego Portu Komunikacyjnego i autor książek dotyczących geopolityki, pan Andrzej Dybczyński, dyrektor zarządzający Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii i pan Ernest Wyciszkiewicz, dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Bardzo serdecznie witam Państwa i rozpocznę od cytatu, który pewnie wszyscy z Państwa interesujący się polityką zagraniczną, a przynajmniej interesujący się geopolityką doskonale rozpoznają, bo jest to bardzo znany cytat. Kto panuje we wschodniej Europie, panuje nad sercem Eurazji. Kto panuje nad sercem Eurazji, ten panuje nad Wyspą Światową. A kto panuje nad Wyspą Światową, ten panuje nad światem. To są oczywiście słowa z dzieła Ideały demokratyczne i rzeczywistość Halforda Johna Mackindera, dzieła wydanego w tym samym roku, w którym na początku odbywała się konferencja paryska zakończona podpisaniem traktatu wersalskiego, więc też mamy pewne nawiązanie do stulecia niepodległości. A skoro Halford John Mackinder, to główną osią naszej dyskusji o instrumentarium analizowania sytuacji międzynarodowej będzie oczywiście geopolityka. Geopolityka, która, nie wiem czy Państwo zwrócili na to uwagę, przeżywa pewien renesans w sferze think tanków polskich, jest bardzo gorąco dyskutowanym problemem w mediach społecznościowych, wywołuje bardzo ostre polemiki, nawet powiedziałbym zaskakująco ostre jak na dziedzinę, no właśnie, nauki czy nie nauki. Już w tym momencie mam pewien problem i mam nadzieję, że o tym, czy mówimy o nauce czy nie, też będziemy tu rozmawiać. Ale pierwsze pytanie, które kieruję do uczestników, brzmi, czy Państwo uważają, że to instrumentarium, które opisał, usystematyzował Mackinder w 1919 roku, dziś wciąż jest prawidłowe? Czy za jego pomocą dziś wciąż możemy opisywać stosunki międzynarodowe? Może ono już wtedy było nieprawidłowe i wadliwe, a może potrzebujemy je dziś dostosować? A jeżeli tak, to w jaki sposób? Bardzo proszę, pani Agnieszka Cianciara. Dziękuję bardzo. Rozumiem, że panie przodem, a nie kolejność alfabetyczna. Bardzo serdecznie dziękuję Sławomirowi Dębskiemu, dyrektorowi PISM-u, za zaproszenie do tej dyskusji, zwłaszcza, że ja jako geopolityk, a może geopolityczka, absolutnie się nie identyfikują. Niemniej jednak myślę, że będę w stanie kilka interesujących elementów do tej dyskusji wnieść. Żeby odnieść się bezpośrednio do pytania pana redaktora Warzechy, czy warto odnosić się do Mackindera? No, to jest pytanie troszkę tak, gdybyśmy zapytali socjologów, czy warto się odnosić do Webera czy Durkheima. No tak oczywiście, tyle tylko, że od czasów Mackindera, abstrahując w ogóle od nauki o stosunkach międzynarodowych, nawet analiza geopolityczna, czy też analiza geopolityki dość intensywnie się rozwinęła. I ja tutaj chciałabym w ogóle odnieść się troszeczkę też do szerszego kontekstu tej debaty, która faktycznie przetacza się przez media społecznościowe i tego wzrostu zainteresowania geopolityką i zapytać, czego tak naprawdę dotyczy wzrost zainteresowania. Czy dotyczy geopolityki jako wyjaśniania, czy może dotyczy geopolityki jako sposobu uzasadniania decyzji politycznych i działań politycznych. I w pierwszej kolejności dyskusja nad tym, nad wyjaśnianiem i czy geopolityka to jest rzeczywistość, która jest wyjaśniana, czy może geopolityka to jest metoda, to jest podejście teoretyczne, analityczne, które wyjaśnia nam rzeczywistość międzynarodową. A jeśli uznamy, że geopolityka to jest rzeczywistość, pewna rzeczywistość wyjaśniana,
No to takie klasyczne definicje będą nas odnosić do pewnych struktur władzy na określonym terytorium, przestrzeni, trochę węziej do praktyk państw dotyczących rywalizacji o terytorium, o przestrzeń, o zasoby. No, tylko że w takim ujęciu warto zauważyć, że tak rozumiany przedmiot geopolityki tak naprawdę może zostać rozciągnięty na przedmiot zainteresowania nauki o stosunkach międzynarodowych w ogóle. Warto zauważyć, że w literaturze anglosaskiej określenie geopolitics jest w praktyce wymiennie używane z określeniami global politics, international politics, power politics, international political relations. Więc pytanie, czy wyodrębnianie naszego przedmiotu zainteresowania jako geopolityki właśnie w sensie analitycznym coś nam wnosi. I teraz drugi element, czyli geopolityka jako podejście teoretyczne, jako metoda. W czasach po Mackinderze refleksja o charakterze geopolitycznym była tak naprawdę wtórna względem tego, co w stosunkach międzynarodowych określamy mianem wielkich debat paradygmatycznych. Zainteresowanie wpływem czynników geograficznych na wykonywanie władzy jest właściwe zarówno teorii realistycznej, realizmowi strukturalnemu, jak i teorii konstruktywistycznej. Zauważmy również, że terminologia, w której poruszają się ci, którzy samoidentyfikują się jako geopolitycy, czyli terminy związane z równowagą sił, balancing, bandwagoning, backpassing, to jest terminologia, która jest wykorzystywana w szerokiej refleksji realistycznej, zwłaszcza jeśli idzie o realizm strukturalny. Więc z punktu widzenia akademika, to wzmożone zainteresowanie geopolityką jest troszeczkę paradoksalne, w tym sensie, że dyskurs naukowy, nauka o stosunkach międzynarodowych do tych kategorii odnosi się w sposób systemowy i nimi się posługuje. Więc to, co dla mnie jest ciekawe, to właśnie to, że ta dyskusja, która się toczy w mediach czy w mediach społecznościowych, bardzo często toczy się poza ośrodkami akademickimi. Bardzo często toczy się w ramach think tanków, klubów dyskusyjnych, no i oczywiście powstaje w tym momencie pytanie o to, skąd potrzeba samoidentyfikacji, skąd potrzeba odrębności, wyodrębnienia geopolityki jako eksplanansu czy jako eksplanandum. No i z tym się wiążą dwa pytania i to będzie już moje ostatnie zdanie w tej rundzie. Mianowicie, czy to zainteresowanie geopolityką nie jest zainteresowaniem geopolityką jako uzasadnieniem. Uzasadnieniem strategii imperialnych wielkich mocarstw, historycznie Wielkiej Brytanii, Niemiec, współcześnie Rosji, Chin, Stanów Zjednoczonych, czy może jest również rodzajem strategii legitymizującej na przykład reorientację podstawowych wektorów polskiej polityki zagranicznej. Dziękuję. To pytanie, które pani postawiła na koniec, powinno również paść w tej dyskusji i ja je powtarzam, bo ten zarzut pada ze strony z kolei krytyków geopolityki. Wiem, że w świetle tego, co pani powiedziała, stwierdzenie, że ktoś jest krytykiem geopolityki, brzmi trochę głupio, no bo jeżeli to jest część składowa całej normalnej metodologii naukowej, no to takie stwierdzenie nie ma sensu, ale tak to w tej dyskusji popularnej rzeczywiście wygląda. I mówi się, że geopolityka to jest właśnie sposób na to, żeby uzasadnić różne tendencje imperialne, na przykład groźne dla Polski, więc w ogóle nie powinniśmy się tym zajmować. Teraz patrzę na pana Jacka Bartosiaka, któremu chyba zawdzięczamy w dużej mierze to, że nastąpił renesans zainteresowania geopolityką. Zawdzięczamy to pańskim książkom. Ja się zastanawiam, patrząc na to, że w najnowszej pańskiej książce jest cały zestaw map, takich klasycznych map, jakie się do publikacji
które zajmują się geopolityką, dołącza. Zastanawiam się nad zarzutem, który niektórzy stawiają. No dobrze, a gdzie w tym wszystkim miejsce dla tych różnych miękkich czynników, typu na przykład organizacje międzynarodowe? Kwestia naszej przynależności do organizacji międzynarodowych, przede wszystkim do NATO w kontekście bezpieczeństwa, tutaj się pojawiała w dyskusji polityków wcześniej, a zatem czy to nie jest tak, że analizując przez pryzmat geopolityki patrzymy zbyt wąsko? Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję za to pytanie i też jestem wdzięczny za, można powiedzieć, wprowadzenie do dyskusji przez panią Agnieszkę, bo dokładnie tak jest z punktu widzenia opisu czy naukowego, czy tej korelacji, czy relacji pomiędzy realizmem, nawet czy idealizmem w stosunkach międzynarodowych i geopolityką, geostrategią jako pojmowaniem pewnej przestrzeni, jako pola gry. Więc rozumiem, że tę kwestię mamy rozstrzygniętą, co jak gdyby zwalnia nas do i daje możliwości wgłębienia się naprawdę w większe szczegóły i poruszenia bardziej merytorycznie określonych wątków. Co do kwestii samej geopolityki w kontekście tego, o co pan redaktor zapytał, to musimy sobie opowiedzieć o takiej pięknej rzeczy. Niektórzy krytycy geopolityki twierdzą, że jednakowoż celem powinien być ład konstruktywistyczny, polegający na tym, że no, rozumiemy, że jest siła w świecie i są państwa, mocarstwa o różnym w zakresie siły, natomiast chodzi o to, żebyśmy współpracowali, dogadywali się w ramach tego ładu. Otóż chciałbym zaproponować taką tezę pod debatę, że niestety jest tak, że wszyscy byśmy chcieli, żeby ład konstruktywistyczny panował, ja też. Problem polega na tym, że na pewno nie będzie to zależne od Polski, czy on przetrwa. Tak samo jak krótko trwał w dwudziestoleciu międzywojennym i właściwie być może tylko na naszej zachodniej flance trwał. I naczelnik państwa, i to jest dobre miejsce, żeby na Zamku Królewskim to powiedzieć, o tym wiedział. Dlatego prowadziliśmy politykę konstruktywistyczną, quasi-konstruktywistyczną w relacjach wersalskich, dyplomatycznych i tak dalej, próbując regulować granice na zachodzie, południowym zachodzie i północy, ale całkowicie realistyczną politykę i opartą o paradygmat geopolityczny Piłsudski prowadził na wschodzie. Stąd nasi żołnierze już w listopadzie 18 roku wyszli na dawne obszary buforowe Rzeczpospolitej, nazwane Kresami, żeby zabezpieczać obszar konsolidacyjny państwa polskiego. I to wynikało bezpośrednio z realistycznej oceny stosunków międzynarodowych, ich natury i oczywiście z tego elementu geograficznego, który powoduje, że państwo polskie jest położone nad Wisłą i Wartą i tu się konsoliduje. I oczywiście można o tym szerzej powiedzieć. I chodzi o to, że konstruktywizm jest zawsze dzieckiem dwóch czynników. Po pierwsze, jest przede wszystkim dzieckiem realizmu w stosunkach międzynarodowych i zależnym od rodzica, dlatego że konstruktywizm i konstruktywistyczna teoria stosunków międzynarodowych może istnieć tylko wtedy, jeżeli z punktu widzenia realnego układu sił jest jeden dominujący czynnik na świecie. Po rozpadzie Sowietów były to Stany Zjednoczone. Były, są, to jest kwestia debaty. A po załamaniu państw centralnych i po 18 roku, no były to mocarstwa morskie, w ogóle mocarstwa zachodnie, Antanty. Tak? Problem polega na tym, że żeby istniał konstruktywizm, żebyśmy mogli mówić o wartościach w stosunkach międzynarodowych, niestety musi być jakiś ustalony kanon tych norm. I ten kanon jest jednakowoż ustalany na początku przez kogoś, a później siłą instytucjonalną, strukturalną, wojskową, finansową jest utrzymywany. I tą siłą od kilkunastu lat, a kilkudziesięciu właściwie już, są Stany Zjednoczone i Marynarka Wojenna Stanów Zjednoczonych oraz ład instytucjonalny sygnowany przez potęgę Stanów Zjednoczonych. Ten świat jest teraz kwestionowany przez Chiny i przez Rosję i następuje redefinicja struktury światowej. W związku z tym nie możemy pozostawać w komforcie myślenia, że istniejemy w ładzie konstruktywistycznym. A zatem ład konstruktywistyczny jest zarówno dzieckiem realizmu, pragnieniem ludzkości po każdej wielkiej wojnie, zwłaszcza byśmy chcieli, już nie mówiąc, że niektórzy to idealistycznie w ogóle by chcieli, żeby tylko prawo międzynarodowe regulowało tę kwestię. Na sam koniec opowiem o dwóch konkretnych rzeczach. Na przykładzie właśnie obecności wojsk amerykańskich, potencjalnej, bardziej trwałej,
obecności wojsk amerykańskich w Polsce, co pan dyrektor Dębski podniósł podczas pierwszego panelu. Otóż gdybyśmy wszyscy, jak tu siedzimy, wierzyli, że prawo międzynarodowe reguluje stosunki międzynarodowe, to w ogóle byśmy się nie martwili prawie o nic, tak? No bo mamy kartę ONZ, mamy inne regulacje, mamy artykuł 5, mamy NATO i tak dalej. Gdybyśmy tylko byli realistami, a może inaczej, gdybyśmy byli tylko konstruktywistami, to byśmy, nie martwiąc się codziennie o zmianę układu sił, myśleli o tym, że no w porządku, ale Amerykanie dalej na papierze są najsilniejsi. Mają największe wydatki wojskowe, mają największą gospodarkę według, prawda, nominalnych wartości, przewagę strukturalną i tak dalej. To byśmy się nie martwili, czy artykuł 5 obowiązuje i tak dalej. Gdybyśmy również nie funkcjonowali, gdybyśmy tylko posługiwali się realizmem i to realizmem strukturalnym, o którym pani Agnieszka wspomniała, to byśmy myśleli tylko o tym, że dobrze, jesteśmy też spokojni, bo co prawda wiemy, że to siła, ale Amerykanie są i tak najsilniejsi, mają broń jądrową przede wszystkim, w związku z tym tak i tam gwarantują i ten poziom bezpieczeństwa jest inny. I tu właśnie wchodzi geopolityka, czyli związanie polityki z przestrzenią i to, że jesteśmy położeni na pomoście bałtycko-czarnomorskim, daleko od Atlantyku i daleko od linii komunikacyjnych przez ocean amerykański, w systemie antydostępowym rosyjskim, powoduje, że nie mamy tożsamości ryzyka geograficznego, co powoduje rozdziew tożsamości interesów geostrategicznych i geopolitycznych pomiędzy nami a Stanami Zjednoczonymi. I nie ma tu nic drożnego. W związku z tym wchodzi geopolityka i dlatego ja wiele lat temu się zainteresowałem tym, bo przecież przez kilkanaście lat zajmowałem się wielkimi inwestycjami. Zainteresowałem się, bo widziałem to rozróżnienie zasadnicze w poziomie bezpieczeństwa. Jest kilka takich miejsc na świecie, gdzie system konstruktywistyczny jest testowany. To są wielkie skrzyżowania światowe. To jest właśnie nasz pomost bałtycko-czarnomorski, stąd mamy kwestię ukraińską, Morza Czarnego, mamy kwestię Bałtyku, ledwo co wczoraj Su-27 również próbował przechwycić, prawda, i zademonstrować, że to jest strefa zakazana wstępu dla mocarstwa, które utrzymuje ład konstruktywistyczny, dzięki któremu my funkcjonujemy od 1989 roku. Jest zachodni Pacyfik i oczywiście Bliski Wschód. W tej chwili właśnie świat się zmaga z wyceną tego, jak to dokładnie jest i wchodzimy w ten czas. W związku z tym instrumentum geopolityczne jest bardzo ważne do oceny. Naprawdę proszę mi jeszcze tylko pozwolić dodać dwa zdania, a zwłaszcza dotyczy to państwa polskiego. Na nizinie środkowoeuropejskiej, pomiędzy Niemcami a Rosją, w historycznie trudnym punkcie, w kluczowym miejscu komunikacyjnym, na północ od Młodych Gór Europy, gdzie wszystko, co w czasach nowoczesnych miało znaczenie, działo. I gdy sami nie gospodarowaliśmy naszą przestrzenią i nie mieliśmy rozpoznanego perymetru i politycznie nie mieliśmy wpływu w naszym otoczeniu, zwłaszcza na wschodzie, to nie decydowaliśmy o tym, co się dzieje na naszej przestrzeni. Więc i kończąc już zupełnie o Mackinderze. Mackinder popełnił wiele błędów w tej swojej teorii. Szczerze mówiąc, ja też przez ostatnie kilka lat trochę walczyłem z cieniem Mackindera, dlatego że wielu polskich decydentów jest wychowanych na Mackinderze i myśli Mackinderem. To też a propos istnienia geopolityki. To są moje osobiste doświadczenia, myśli Mackinderem. Mało tego, Departament Stanu USA, Pentagon jest zorganizowany według Mackindera, Spikemana i Kennana, tak? Według tych linii intelektualnych, myśli takimi kategoriami. Wes Mitchell, zastępca sekretarza stanu, który jest odpowiedzialny za nasz region, napisał książkę dwa lata temu właśnie o naszej przestrzeni, o tych skrzyżowaniach, o których powiedziałem, gdzie używa tych kategorii. W związku z tym my musimy wiedzieć, jak Amerykanie myślą. Mógłbym jeszcze długo o tym mówić, jak na przykład to, że moi koledzy z Potomaku, którym współpracowałem przez kilka lat, zajmując się właśnie Zachodnim Pacyfikiem i Europą, są wszyscy oczywiście konstruktywistami. Ja też bym chciał. Tylko, że oni są przedstawicielami wielkiego mocarstwa, imperium, ale jak przychodzi już to do rubieży wysuniętej obecności amerykańskiej na wschodniej flance, to już muszą używać instrumentarium geopolitycznego, zarówno geopolityki wojskowej, jak i systemowej, gospodarczej, wpływów, instrumentów geoekonomicznych, bo inaczej nie działa przekonanie wszystkich o możliwej współpracy, a postępowanie Rosji jest najdobitniejszym tego przykładem. Przecież na całym pomoście bałtycko-czarnomorskim i tak jest od kilkuset lat, jak na Suwaków, tym i z powrotem, a my jesteśmy, gdzie jesteśmy. W związku z tym uważam, że to jest niezbędne instrumentarium, żebyśmy w ogóle mogli się poruszać na tej przestrzeni. Dziękuję.
Nie wiem, czy wśród pozostałych dwóch ekspertów, którzy za chwilę zabiorą głos, będzie ktoś, kto podważy tak ważną rolę geopolityki w analizowaniu sytuacji. Natomiast mam wrażenie, że gdybyśmy chcieli szukać takich prawdziwych konstruktywistów, to powinniśmy byli szukać wśród uczestników pierwszego panelu, bo mam wrażenie, że tam jednak takie podejście dominowało. W każdym razie ja tam niespecjalnie słyszałem o wielkich przemianach w polityce światowej, które się niewątpliwie dokonują, i też trudno mi było w tamtych wypowiedziach odnaleźć ślad jakiejś geopolitycznej refleksji. Czy w takim razie, jeżeli założymy, że ona jest potrzebna i przydatna, czy w takim razie to jest, dlaczego jest tak, że wydaje się, że ona jest obecna w różnych kręgach w Polsce, jak powiedziałem na początku, przeżywa renesans, ale tak jakby trochę słabo ją widać w klasie politycznej. Z czego to się bierze? Teraz pan Andrzej Dybczyński. Ja zacznę od komentarza, przed którym nie mogę się powstrzymać, ponieważ pan z pewnym smutkiem powiedział, że nasi decydenci myślą Mackinderem, a ja w tej wypowiedzi usłyszałem dwa zachwycające słowa. Myślą i myślą w kategoriach jakiejś doktryny, jakiejś idei, jakiejś koncepcji. To ma też mocno pozytywny wymiar, że nie jest tak źle, jak czasem mogłoby się wydawać. Natomiast wracając do pana pytania, tego pytania z początku i jednocześnie tego pytania drugiego. Po pierwsze, my musimy sobie uświadomić coś, co już w tych kilku wypowiedziach się pojawiło, jak wieloznacznym terminem jest termin geopolityka. I zawsze w rozmowie o geopolityce musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, o czym tak naprawdę mówimy. Bo już pani powiedziała o geopolityce jako doktrynie, pan zaczął swoje pytanie od geopolityki jako metody. Bardzo wiele nieporozumień czy chaosu, niezrozumienia wynika właśnie z tego, że mówiąc o polityce, rozmówcy mówią o bardzo różnych rzeczach. Pan zapytał o instrumentarium. Odpowiadając na to pierwsze pytanie, odpowiem w trzech punktach. Po pierwsze, całkowicie zgadzając się z panią i przepraszam za powtórzenie, to instrumentarium, które powstało gdzieś tam na początku XX wieku, nie jest dzisiaj instrumentarium tym samym. Ono się zmieniło, ono się rozwinęło. To nie jest ta sama geopolityka rozumiana jako metoda, z którą mieliśmy do czynienia za czasów Mackindera. Po drugie, czy jest to metoda poprawna? Tak, jest. To jest metoda poprawna, dlatego że pozwala opisać i wyjaśnić szereg zjawisk międzynarodowych. Po trzecie, jest poprawna, będąc poprawna częściowo. To nie jest metoda, która pozwala wyjaśnić i opisać wszystkie zjawiska i wszystkie problemy. I posługując się może trochę kulawym porównaniem, pomyślmy o geopolityce jako rezonansie magnetycznym, którym posługuje się neurolog. Nikt rozsądny nie powie, że rezonans magnetyczny, poprawnie użyty, jest błędną, niewłaściwą, niepożyteczną metodą diagnostyczną. Ale nikt rozsądny też nie powie, że jest jedyną metodą, najlepszą metodą, zawsze skuteczną metodą, zawsze działającą metodą. I teraz ten, kto analizuje stosunki międzynarodowe, dokładnie w ten sposób wydaje mi się, że powinien myśleć o polityce jako jednym z narzędzi analitycznych, jednym z instrumentariów, którym dysponuje. Nie absolutyzując użyteczności tego narzędzia, i jednocześnie nie zostawiając go gdzieś tam w szafie jako czegoś zupełnie nieprzydatnego. No to teraz ten sam zestaw pytania, dużo problemów już się pojawiło i pan Ernest Wyciszkiewicz, bardzo proszę. No nie wiem, czy naprawdę na wszystkie odpowiedzieć. Ja należę do krytyków, ale nie pojęć, terminów czy światopoglądów, tylko krytyków pewnego sposobu myślenia, który moim zdaniem częściowo zawarty jest w geopolitycznym typie myślenia, ale nie tylko. Znaczy, bo nie chciałbym, żebyśmy stworzyli z tego jednego nurtu rodzaj jakby głównego punktu zawieszenia rozważań o polityce międzynarodowej, bo jest, jak pan Andrzej Dybczyński powiedział, jeden z wielu możliwych sposobów spoglądania na nią. I odwołam się do takiej paraboli, którą zastosował Isaiah Berlin w jednym z swoich esejów w latach 50., gdy pisał o pewnych dwóch typach umysłowości, o pewnych modelach. On mówił o jeżach i o lisach.
Jerzy to typ, który ma pewną jedną wielką ideę, wokół której organizowane jest jego myślenie, świat i bardzo wnikliwie analizuje rzeczywistość pod kątem tych kategorii, które wybiera. Jest świetnym ekspertem, natomiast w pewnym momencie trochę przesłania mu wzrok pewien dogmatyzm i zaczyna stosować pewne te same kategorie do oceny zjawisk, które być może nie do końca się nadają do analizy tymi narzędziami. I popada w pewien uniwersalizm. Wydaje mu się, że odkrył prawa dziejowe. Lisy z kolei mają tendencję do pewnego chaosu, nieuporządkowania, pewnego naturalnego sceptycyzmu, akceptują niepewność, przypadek, pewien ślepy traf, który decyduje czasami o wyborach tego czy innego podmiotu. Nie są bardzo skrupulatne, stosują wiele metod, wiele podejść, stąd może nie do końca są dobrze odczytywane na zewnątrz, bo nie mają stanowczego zdania na temat tego, w którą stronę zmierza świat. Ale jak pokazały empiryczne badania przeprowadzone przez Amerykanów na blisko 30-letni projekt od lat 80., w którym wiwisekcji poddano ekspertów, nas, siedzących tutaj. 300 ekspertów przez 20 lat odpowiadało na pytania prognostyczne, co się zdarzy za chwilę. To jest ciekawe, bo zaczęło się w latach 80., szczyt zimnej wojny, skończyło się w zasadzie na początku tego milenium. I wyniki w dużym skrócie, bo to zasługuje na osobną oczywiście dyskusję, pokazały, że jeże mylą się częściej, natomiast czasami mają rację w sytuacjach newralgicznych, bardzo krytycznych. Natomiast lisy generalnie są bliższe, powiedziałbym, takiej krótkoterminowej, średnioterminowej trafnej ocenie sytuacji. I o co chodzi w tej metaforze z mojej perspektywy? Bo to oczywiście jest pewna metafora, że państwo, każde państwo jako twór scentralizowany jest jeżowate w swojej, powiedziałbym, naturze. I jakby szuka tej wielkiej idei, scenariusza, biegu zdarzeń, które, czy rozwoju wydarzeń, procesów międzynarodowych, które pokażą mu pewną drogę, cel. Podczas gdy powinniśmy, czy każde państwo powinno próbować trochę tą lisią naturę w sobie rozwijać poprzez zrozumienie tego, że zamykanie się w jakimkolwiek paradygmacie, jakimkolwiek by nie był. Bo ta krytyka geopolityki, którą mamy też, ja też ją krytykuję, ale z uwagi na przykład na determinizm, który prezentuję, ale ten determinizm jestem w stanie znaleźć też w liberalnych teoriach, które z kolei widzą pewien proces historyczny, który musi zmierzać od, prawda, mówiąc w uproszczeniu, autokracji po światową demokrację. Więc trzeba wykorzystać, powiedziałbym, narzędzia, które mamy, aby rozwijać poprzez instytucje, poprzez cały system doradczy u polityków, którzy nie muszą wiedzieć wszystkiego. Nie jest zadaniem polityka znanie teorii stosunków międzynarodowych. Absolutnie. Jego zadaniem jest moim zdaniem wyposażenie siebie w otoczenie doradców i instytucje, które są mu w stanie podpowiadać różnego rodzaju scenariusze. Im więcej tego rodzaju różnych środowisk, które opisują w różny sposób świat, tym lepiej dla nas, ponieważ to nam da pewną elastyczność w reagowaniu na wyzwania, które obserwujemy dzisiaj. Czyli powiedziałbym, że metoda eklektyczna wydaje się najskuteczniejsza, ale pan tu wspomniał o rzeczy, która wydaje mi się w tej rozmowie bardzo ważna i która się pojawia bardzo często jako zarzut do geopolityki, do i właśnie znów, czy instrumentarium, czy jako do doktryny. Mianowicie pan wspomniał o determinizmie. I w tej dyskusji, tej popularnej dyskusji, która się dzisiaj w Polsce toczy, bardzo często taki zarzut jest podnoszony. To znaczy, mówi się tak, no dobrze, jeżeli my zaczniemy mówić, że geopolityka powinna być dla nas ważna, no to z tego wynika, że jest tyle czynników, które determinują naszą rolę, naszą siłę, nie pozwalają nam wyskoczyć wyżej, a jednocześnie, które determinują działania innych państw, niekoniecznie nam przyjaznych, że właściwie to tylko opuśćmy ręce i już nic nie róbmy. I dlatego, mówią ci krytycy, to jest szkodliwa metoda myślenia, ponieważ ona sprzyja temu, żeby spuścić z tonu, żeby mieć mniejsze ambicje, żeby nie próbować podskoczyć powyżej pewnego poziomu, bo i tak się nie da. Czy to jest trafiona krytyka, czy nietrafiona? Druga runda. Dziękuję bardzo. Ja zanim odpowiem na to pytanie, bardzo bym chciała odnieść się do tego, co mówił Jacek Bartosiak, ale postaram się to zrobić bardzo króciutko. Mianowicie
jako osoba jakoś tam osadzona w teorii stosunków międzynarodowych, no, nie mogę się zgodzić z kwalifikowaniem rzeczywistości politycznej w kategoriach ładu realistycznego czy ładu konstruktywistycznego. Znaczy to są, konstruktywizm jest pewnym paradygmatem teoretycznym, który pozwala nam pewne zjawiska rozumieć tak, a nie inaczej. Natomiast nie jest on tożsamy, bo wyczuwam tutaj tego typu analogię, nie jest on tożsamy ani z liberalizmem, ani z idealizmem w rozumieniu idealizmu spod znaku Woodrow Wilsona i w ogóle idealizmu w stosunkach międzynarodowych. No i nie jest też tożsamy z normatywizmem. Idealizm w teorii konstruktywistycznej związany jest z rolą idei, z przekonaniem, że struktura, w której dochodzi do działania aktorów, składa się zarówno z czynników materialnych, czyli tych zasobów materialnych, z którymi mamy do czynienia, jak i z zasobów ideacyjnych. I te idee nie muszą być ani dobre, w cudzysłowie, ani liberalne, mogą być rasistowskie, mogą być ksenofobiczne, natomiast one strukturyzują sposób, w jaki aktorzy działają. Belferska uwaga, porządkująca elementy teoretyczne. Drugi element, który jest istotny i też chciałabym tutaj nawiązać do tego, co mówił Ernest Wyciszkiewicz i do myślenia, bo o tym w końcu rozmawiamy, w kategoriach doradztwa politycznego, które jest w stanie stworzyć wartość dodaną z punktu widzenia formułowania i realizacji polskiej polityki zagranicznej. I to, co chcę powiedzieć, wiąże się też z tym dylematem, o którym mówiłam wcześniej, czyli wyjaśniania, czyli w ogóle podejść analitycznych, które z jednej strony wyjaśniają, a z drugiej strony uzasadniają. Brałam udział w takim projekcie polsko-niemieckim, gdzie badaliśmy, w jaki sposób polscy i niemieccy politycy korzystają z doradztwa politycznego. No i są dwie ciekawe różnice. Po pierwsze, polscy politycy przede wszystkim postrzegają doradztwo polityczne w kategoriach wizerunkowo-marketingowych, a nie w kategoriach doradztwa politycznego rozumianego jako sfokusowane na policy, tak? Czyli na tym, w jaki sposób kreować politykę, jakie powinny być cele tej polityki. I również polscy politycy w większym stopniu przykładają wagę do argumentów, które już są im dostarczane przez doradców, w kategoriach uzasadnienia już podjętych działań politycznych w logice politics, która jest tutaj dominująca, a w mniejszym stopniu odnoszą się do traktowania doradztwa politycznego, czy tego inputu ze strony doradców politycznych w kategoriach właśnie rozumienia rzeczywistości. A jeśli idzie o krytykę determinizmu, dwa słowa. Bo chcę, żeby to było zupełnie jasne, czyli tak. Wynika z tego badania, że polscy politycy najpierw decydują, a potem szukają sobie uzasadnienia dla swojej decyzji. Jest. Nie w 100% rzecz jasna, bo mamy tutaj do czynienia z pewną skalą, ale w perspektywie porównawczej tak. Co niejako odnosi nas troszeczkę do tej tezy, która już padła pewnie w poprzednim panelu dotyczącym prymatu polityki wewnętrznej i gry politycznej nad wyborami strategicznymi. Tak bym to widziała. A jeśli idzie o kwestię determinizmu i krytyki pewnych podejść analitycznych czy teoretycznych z tej pozycji. Znaczy, cała refleksja na temat stosunków międzynarodowych, czy nawet szerzej działalności jednostki w ogóle, czy to w ramach teorii o stosunkach międzynarodowych, czy w ramach szerszej teorii społecznej, tak naprawdę oscyluje pomiędzy takim dylematem między strukturą i działaniem, tak? Charakterystyczne na przykład dla mnie było słyszeć w pierwszej debacie, że
dużo miejsca poświęcano, no raz, że koniunkturze międzynarodowej w opozycji do działania aktorów, a dwa, że nawet kiedy dyrektor Dębski prosił panelistów o wymienienie tych postaci, tych aktorów politycznych, tych podmiotów działania politycznego, to duża część z nich to były podmioty zewnętrzne. No, Jan Paweł II, oczywiście papież Polak, natomiast no, z punktu widzenia siły politycznej, jakby podmiot zewnętrzny, Polonia, Zbigniew Brzeziński, no to pokazuje, w jaki sposób myślimy o możliwościach politycznego działania i w jaki sposób na tym kontinuum między strukturą, czyli tym, co nas warunkuje, niekoniecznie determinuje, ale tym, co nas warunkuje, tym, co nas ogranicza, tym, co nas konstruuje, a możliwością realnego podmiotowego działania, no, sytuujemy się jednak w tej części, gdzie no, sami jesteśmy skłonni możliwość tego podmiotowego działania i kreowania naszego otoczenia jesteśmy skłonni je kwestionować. Jacek Bartosiak, pan się znalazł w ciekawym miejscu, ponieważ pełni pan funkcję, która no, jest związana z pańskim sposobem myślenia o polityce międzynarodowej, a ja bym chciał powtórzyć pytanie o oskarżenia o determinizm, ale także o to, o czym powiedziała pani Agnieszka Cianciara, czyli o sytuację, w której polscy politycy najpierw decydują, a potem sobie szukają tego instrumentu, który im uzasadni, że podjęli właściwą decyzję. Czy to trochę tak też nie jest z geopolityką? A propos determinizmu i Mackindera, chociaż może powoli schodźmy z Mackindera, o czym zaraz, bo przecież Mackinder to nie jest całość geopolityki. Otóż w najnowszej książce wymieniam 10 powodów, dla których Mackinder w XXI wieku trzeba zredefiniować równanie strategiczne Mackindera z punktu widzenia Rzeczypospolitej, bo się zmieniły uwarunkowania. Tak jak powiedziałem, w ostatnich latach sam walczyłem z cieniami Mackindera, dlatego że kluczowi decydenci, można powiedzieć, niepodległościowi państwa polskiego są wychowani na tezach Mackindera. I to jest po prostu potwierdzone. Ja to wiem i widziałem to i słyszałem. Co powoduje, że czasami bardzo łatwo w zmienionej sytuacji geopolitycznej w XXI wieku tych map mentalnych starych używać czasami na niekorzyść państwa polskiego. To taka tylko jedna i wiedzą o tym na przykład Amerykanie, tak rozmawiając z nami bardzo często. To jest jedna rzecz. A propos determinizmu, sam Mackinder w swoich dziełach w ogóle odżegnywał się od determinizmu, wprost o tym mówił, o duchu człowieka, jako człowiek morza, używając języka geopolityki. Jak może czuć się zdeterminowany, jak on może wszędzie popłynąć i mieć wszędzie możliwości robienia interesów? Ludzie morza w ogóle nie mają czegoś takiego. Mackinder był przedstawicielem potęgi morskiej Wielkiej Brytanii. Co więcej, Mackinder popełnił błędy. Najlepiej udowodnił mu to Józef Piłsudski, gdy Mackinder przybył jako delegat rządu brytyjskiego, bo chciał, żebyśmy uderzyli na białych wraz z czerwonymi. Ale Piłsudski wybrał interes państwa polskiego, geopolityczny interes państwa polskiego, a nie interes ładu konstruktywistycznego, takiego jak widzieli go w mocarstwach anglosaskich Zachodu w tamtym czasie. I odmówił. A jak sam powiedział, przecież mógł być w Moskwie na wiosnę 20 roku. Przywołują to historycy tę rozmowę. Mackinder również się pomylił w kilku innych rzeczach, na przykład z Chinami czy z Azją Środkową, ale to już mniejsza z tym. Ja bym, korzystając z tego, że więc determinizm jest w ogóle naprawdę, nie chciałbym ideologicznie, bo unikam takich, ale marksiści po wojnie światowej używali tego argumentu naprawdę jak wytrycha, bo geopolityka była zakazana w czasach komunistycznych, a w państwie polskim nie wychowywano strategów. Nie mieliśmy dostępu. Porozmawiajcie państwo z oficerami Wojska Polskiego, jeszcze ludowego. Nikt ich nie dopuszczał do takiej wiedzy po prostu. W związku z tym stygmat się pojawił. Natomiast korzystając z tego, że siedzimy na Zamku Królewskim, przecież i może przestańmy mówić wreszcie o Mackinderze, Kenanie i Spajkmanie, a porozmawiajmy o Wielkiej Polskiej Szkole Geopolitycznej.
skoro widzimy z tych okien Dolinę Wisły, czyli gorset państwa polskiego, stos pacierzowy, a na dalej jest wschód, przedmoście warszawskie, Brama Brzeska. Przecież mamy dziesiątki i setki w historii ludzi, którzy się tym zajmowali i to opisywali. Zostało to zapomniane. Począwszy od hetmana Zamoyskiego, przez Sobieskiego, przez cały XIX wiek, Mirosławski, Prądzyński, później mamy wiek XX, cała polska szkoła geopolityczna, Romera, Popławskiego, Wakara. Można by wymieniać cały wywiad przedwojenny i główne postaci wywiadu polskiego przedwojennego. To są geopolitycy, Wraga, inni, tak? Kursy oficerskie w Ankonie w latach 40. To są ostatnie lata, gdy wykształcono polską geopolitykę i wychowywano oficerów Wojska Polskiego na Zachodzie w drugim korpusie do takiego myślenia. Później oczywiście jest przerwa. Mamy przecież teraz polską geopolitykę z Nestorem i profesorem Piotrem Eberhardem. Oczywiście w czasach po 91 roku, gdy wszyscy myśleliśmy, że dopłynęliśmy do końca, zasłużonego końca historii, zwłaszcza w tym trudnym przestrzeni, którą zajmuje Polska, uwierzyliśmy, ja przecież też, że wreszcie mamy ład konstruktywistyczny oparty o liberalne, bo to Amerykanie wygrali tę wojnę, o liberalny ład normatywno-moralny, jako etyczny, jakkolwiek to nazwiemy, czy gospodarczy. Natomiast ostatnie lata pokazują, że nie jest to rozstrzygnięte. I tylko tyle skromnie chciałem powiedzieć, że nie jest to rozstrzygnięte. A dalej mamy, i to wracam na sam koniec do pańskiego pytania, a dalej mamy naszą przestrzeń między Karpatami a Bałtykiem, między Odrą po 1945 roku a Bugiem. I jak się czyta Eugeniusza Kwiatkowskiego w jego książce, na przykład Dysproporcje, to widać, że on ma myślenie geopolityczne. To przecież on pomyślał, jak związać Gdynię ze Śląskiem, jak związać Gdynię z hinterlandem gospodarczym i rolniczym państwa polskiego, jak spowodować, żeby mieć otwarte wyjście na ocean światowy przez ciśnienie duńskie bez pośrednictwa obcych, czyli Gdynia, z polską żeglugą, używał kategorii. Mało tego, nawiązywał, chociaż przecież Wallerstein później funkcjonował, i to jest kolejny wątek a propos determinizmu, kończę już, żeby pokazywać, że jest ponad podziałami, czyli to jest pewna obiektywna rzeczywistość, to jeżeli znamy wszyscy koncepcję Wallersteina, to ja mogę powiedzieć, prawda, o podziale, także o tym, że świat jest podzielony na strefy rdzeniowe, półperyferyjne, peryferyjne, w systemie gospodarczym i tak dalej, to ja mogę powiedzieć jak gdyby z dwóch kapeluszy, z siebie zajmującego się inwestycjami, że tak jest i to widziałem w praktyce, jak i z punktu widzenia geostrategicznego czy geopolitycznego, że tak jest. I w chwili obecnej nie ma ważniejszego zadania dla państwa polskiego niż zmianę statusu półperyferyjności w systemie podziału pracy globalnego. Tak? I to się wiąże czysto z położeniem w przestrzeni, tak? Z położeniem, z tego, gdzie jest dokładnie ta wschodnia flanka, czy jest podział stref bezpieczeństwa, jak zostanie rozstrzygnięta kwestia rosyjska, jak zostanie kwestia rozstrzygnięta wojny handlowej chińsko-amerykańskiej. Jesteśmy dokładnie w tej przestrzeni, tej rywalizacji i tych napięć. Można powiedzieć, że Eugeniusz Kwiatkowski, opisując w Dysproporcjach, opisywał już te parametry, dlatego że one de facto aż tak bardzo się nie zmieniły. Opisywał właśnie, jak dzięki morzu co się uzyskuje. To są wszystko opisy wynikające z rozumienia obrotu gospodarczego. Też mam takie wrażenie, że jeżeli ktoś miał do czynienia z rynkiem światowym, z obrotem gospodarczym, z prawdziwym handlem, czego my od 500 lat zasadniczo nie mieliśmy, bo nie jesteśmy narodem kupieckim. W przeciwieństwie do Mackindera, prawda? I innego polityka. To w związku z tym nie czujemy tych wolumenów, przepływów sił przez ważne miejsce i że różne miejsca w świecie mają różne znaczenie. Wydaje mi się, że sama rozmowa o geopolityce w tym kontekście, zwłaszcza w kontekście próby czy konwergencji, czy złamania dualizmu na łabie, o którym można powiedzieć, pisał Wallerstein w naszym przypadku, ale inni, Małowis, Kwiatkowski i inni, tak? Jest wielkim dorobkiem naszej przestrzeni. Musimy się z tym zmierzyć w XXI wieku i nie ma ważniejszego zadania na dłuższą metę, następne 100 lat. I ten projekt, o którym pan wspomniał, jest próbą się również zmierzenia z tym. Dziękuję. Pan Andrzej Dybczyk.
Kaczyński. Powtarzam pytanie o te zarzuty dotyczące determinizmu, jeżeli się używa tego instrumentu, ale też chciałbym dodać po wysłuchaniu bardzo uważnym pana Jacka Bartosiaka, czy to nie jest też trochę tak, że z tym geopolitycznym instrumentarium jest jak z tym flecistą czy tym grajkiem na fujarce, który zaklina kobrę. Oczywiście tu nie chodzi o dźwięk, tylko o ruch, bo zdaje się, że kobra nie słyszy, ale widzi ten kiwający się ruch. W stosunku do niektórych polityków, to znaczy, że oni słyszą tę opowieść i w ramach tej opowieści Polska może być wielka. I wydaje im się też trochę na zasadzie takiego determinizmu, że wystarczy gdzieś jakieś tam czynniki poruszyć, no na przykład wybudować CPK i Polska zmienia miejsce. Polska automatycznie wskakuje poziom wyżej. Dziękuję za powtórzenie pytania, bo już zacząłem się obawiać, że stoję przed wyborem albo odpowiadać na pytanie, albo mówić nie na temat, a pan mi to ułatwił mocno. Więc tak, jeżeli chodzi o samo pytanie, o krytykę tego determinizmu, ja bym zaczął odpowiedź od nieco innego miejsca. To znaczy, co do zasady nie zgodzę się z tym, że geopolityka jest, jako narzędzie analizy, jest skrajnie deterministyczna. Oczywiście można sobie wyobrazić takie sprymitywizowanie geopolityki i takie jej uproszczenie, że stanie się skrajnie deterministyczna. Tylko więcej to będzie mówiło o tym, kto ją tak skrajnie upraszcza i prymitywizuje, niż o samej geopolityce. Geopolityka wcale nie musi być skrajnie deterministyczna. Co więcej, proszę wybaczyć banał. Chyba każdy z nas przyzna, że współcześnie rozwój technologii komunikacyjnych, szeroko rozumianych technologii komunikacyjnych, wywiera tak wielki wpływ na postrzeganie i funkcjonowanie środowiska geograficznego, że już samo to musi ograniczać deterministyczny wymiar geopolityki. I teraz jeżeli zaczniemy od tego, że rozsądnie pojmowana geopolityka nie jest deterministyczna, to na krytykę zasługiwałby przede wszystkim ten, kto tak by ją pojmował, tak by ją przedstawiał, tak by ją formułował. Na krytykę wówczas by zasługiwał. I to byłaby znacznie bardziej istotna krytyka takiego pojmowania geopolityki, a nie dyskusji, czy ona jest deterministyczna, czy nie jest. I to jest pierwsza kwestia. Przechodząc do drugiego pana pytania, odpowiedź jest częściowo zawarta już w pierwszym. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek myśli o tym, że zbudowanie portu takiego, siakiego czy innego, autostrady takiej, siakiej czy innej, zajęcie takiego czy innego terytorium zdeterminuje przebieg relacji międzynarodowych na danym obszarze jednoznacznie i definitywnie, popełnia grzech naiwności. I grzech naiwności tak wielki, że na pewnym poziomie pewnie trudno w ogóle podejmować dyskusję o tym, czy tak jest, czy tak nie jest. Wreszcie ostatnia rzecz. Ja się odwołam do tego wątku dyskusji, który tu się pojawił na temat tego, że politycy podejmują decyzje, a potem szukają dla nich uzasadnień, między innymi w geopolityce, czy gdziekolwiek indziej. I tu chciałem wyrazić swój sceptycyzm dotyczący takiej tezy i to jest sceptycyzm bazujący na moim krytycyzmie, genetycznym krytycyzmie wobec wszystkich polityków, do czego się przyznaję. Po pierwsze, ja nie wiem, czy politycy podejmują decyzje, a potem szukają dla nich uzasadnienia, decyzje międzynarodowe, bo nie uczestniczę blisko w procesie decyzyjnym dotyczącym polityki zagranicznej. I myślę, że dla pewnej higieny intelektualnej warto by było, by wypowiedzi dotyczące tego, jak podejmowane są decyzje przez polityków, były formułowane wówczas, kiedy mamy rzetelną, głęboką wiedzę, jak te decyzje są podejmowane. To jest pierwsza kwestia o charakterze mocno metodologicznym. Druga kwestia, drugi mój komentarz. Jeśli przyjęlibyśmy, że politycy, powtórzę, do ich wszystkich mam mocno krytyczny stosunek. Jeżeli przyjęlibyśmy, że politycy najpierw podejmują decyzje, a potem szukają dla nich uzasadnienia, to logicznie musimy przyjąć, że wszyscy ci ludzie działają skrajnie chaotycznie i są mocno ociężali intelektualnie.
No bo ja sobie wyobrażam, że logicznie to oznacza, że ktoś w jakimś gabinecie albo grupa osób o czymś decyduje, nie wiem, rzuca kostką, gra w karty, a następnie widzą, co się dzieje i szukają uzasadnienia, dlaczego tak postąpili, a dlaczego nie. Przy całym moim krytycyzmie wobec klasy politycznej nie sądzę, trudno mi pogodzić się z myślą, żeby faktycznie mechanizm, politycy podejmują decyzje, a potem zastanawiają się, dlaczego je podjęli i szukają dla nich uzasadnienia, był realistycznym obrazem procesu decyzyjnego i w mniej, i w bardziej kompetentnych państwach. I czas dla pana Ernesta Wyciszkiewicza. Dodatkowe pytanie, czy pan dostrzega to, co tutaj już, o czym już tutaj wcześniej wspomniałem, czyli czy pan dostrzega takie bardzo prymitywne pojmowanie geopolityki na tej zasadzie, że gdzieś coś przyciśniemy, gdzieś coś zbudujemy i z automatu coś nam się na drugim końcu tej maszynerii pokaże? To jest ważny punkt, dlatego że wszelka taka zero-jedynkowa analiza prowadzi na manowce. To znaczy, jeżeli sobie stworzymy geopolitykę jako każdy z nas osobny twór i możemy znaleźć zawsze sposób, żeby ją krytykować. Ja nie krytykuję geopolityki jako takiej, ale w pewien sposób myślenia. I będę się spierał jednak, że determinizm rozumiany jako pewien istnienie dosyć kilkunastu niezbyt skomplikowanych prawideł, które rządzą biegiem spraw międzynarodowych, jest jednak cechą konstytutywną myślenia geopolitycznego. Oczywiście nie możemy porównywać kogoś, kto pisał na przełomie XIX-XX wieku z kimś, kto dzisiaj tworzy, bo uwarunkowania są inne. Niemniej jest przekonanie głęboko zakorzenione w tym myśleniu, że są pewne prawidłowości, które jesteśmy w stanie odkryć, uchylić kurtynę i przewidzieć mniej więcej, w którą stronę będzie zmierzać rzeczywistość. I pod tym względem jestem zdecydowanym sceptykiem. Bo uważam, że rzeczywistość społeczna jest nieuporządkowana co do zasady i złożona w takim rozumieniu, jak twierdzi o tej teoria złożoności. I w tym sensie geopolityka jest interesująca jako jedno z wielu narzędzi do opisywania rzeczywistości międzynarodowej i proponowania działań politycznych. Zwróćmy uwagę, jak powstawała geopolityka w ogóle. Bo mówimy o Mackinderze, zostawmy go. Ale jeżeli spojrzymy na postacie kluczowe, to jest przecież Kennan. To jest przecież Kissinger, to jest Brzeziński. Ich się nie umieszcza jako w kanonie, powiedziałbym, badawczym geopolityki, ale to są ludzie, którym przypisujemy pewien typ myślenia, który jest charakterystyczny dla szkoły geopolitycznej. I każdy z nich odegrał ważną rolę w kształtowaniu ładu międzynarodowego, ale w pewnym kontekście. Znaczy pułapką byłoby na przykład wybieranie pewnych sposobów postrzegania rzeczywistości przed 30-40 lat, dlatego, że wówczas przyniosły sukces nakładanie na dzisiejsze uwarunkowania właśnie pod tym kątem. Ci panowie tutaj akurat byli przede wszystkim doradcami, strategami, politykami. A więc ich celem nie był opis rzeczywistości międzynarodowej. Ich celem był taki opis rzeczywistości międzynarodowej, aby sprzyjał realizacji celów Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Wielkiej Brytanii. I teraz pytanie jest do nas, do Polaków. Czy z tej sytuacji powinniśmy brać te zasady jako rodzaj drogowskazu? Czy raczej mieć świadomość tego, że jest to jednak instrumentarium i pomyśleć o tym, jak w tym kontekście, czy geopolityka nam zwiększa naszą sprawczość międzynarodową, czy zmniejsza? I moim zdaniem zmniejsza. I moim zdaniem generalnie rodzi pewną pokusę do ucieczki od odpowiedzialności politycznej. Dlatego, że jeżeli sobie uzmysłowimy, że czy polityk uzmysłowi sobie, że są pewne czynniki strukturalne, które de facto determinują bieg zdarzeń, możemy coś zrobić, ale tak naprawdę chociaż to my zrobimy błąd, to tak naprawdę problem tkwi w tej rzeczywistości, która nas ogranicza. Więc faktycznie pewien fatalizm jest nieuchronną konsekwencją, łatwość uzasadniania błędnych decyzji i w tym sensie jakby obawiałbym się uwiedzenia przez geopolitykę w takim rozumieniu, nie jako nurtu badawczego, bo przecież doskonale sobie zdaję sprawę, pan Jacek Bartosiak jakby rozbija to myślenie na setki elementów, ale polityk tego nie robi, ani doradca też nie robi, musi zadać sobie proste pytania odnośnie tego, jaką podjąć decyzję. I drugi zarzut mój jest wobec geopolityki bardzo prosty. Moim zdaniem nie tylko geopolityka, ale takie strukturalne pojmowanie rzeczywistości międzynarodowej, to jest realizm też, twardy realizm, jest bezradne wobec analizy procesu podejmowania decyzji, wobec analizy biurokracji, wobec analizy instytucji, wobec analizy roli jednostki. Dzisiaj w panelu porannym przecież mieliśmy mnóstwo osób wymienionych jako pewnych twórców nie tylko myślenia, ale działań i kształtujących pozycję Polski w systemie międzynarodowym. Czyli co? Te osoby miały znaczenie jako jednostki ważne, czy też podlegały pewnym
powiedziałbym, procesom, które były ponad nimi. Więc tutaj sobie ta szkoła nie radzi, stąd też mój postulat jest bardzo prosty. Trzeba zamiast młotka, którym będziemy wbijać gwoździe różnej wielkości, czyli będziemy analizować przy pomocy jednego instrumentu Brexit, Unię Europejską, teorię integracji, handel, Chiny i tak dalej, stwórzmy sobie pewną skrzynkę pełną narzędzi. Nie odkrywamy tutaj koła. Polecam amerykańskie doświadczenie z ostatnich kilkunastu lat. Po 11 września stworzono tak zwany Red Team strategy. Nie wiem, jak się po polsku to tłumaczy. To pochodzi z wojska. Czyli generalnie wyizolowany zespół doradców, którego zadaniem jest tylko i wyłącznie podważanie tego, co myślą pozostali inni. Czyli nie myślą o, powiedziałbym, konstruktywnie, tylko generalnie zajmują się podważaniem pewnych prawd, schematów myślowych, uderzają w myślenie grupowe, czyli zajmują się falsyfikowaniem pewnych testów, które nam się mogą wydawać oczywiste, ale gdy spojrzy ktoś z zewnątrz, okazuje się, że mają pewne dziury intelektualne. I to jest coś, co myślę każde państwo, w tym Polska, na co może sobie pozwolić, czyli zespół, który jest w stanie podważać nasze własne, powiedziałbym, aksjomaty, w których funkcjonujemy. Bo może one nie są aksjomatami jednak i może rzeczywistość, która się zmienia nieustannie, nakazuje redefiniować również interesy narodowe. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba ten pomysł i jeżeli są tutaj na sali osoby, które mogą go podsunąć komuś, kto decyduje lub same decydują, to ja ten pomysł bardzo mocno sygnalizuję, stworzenie zespołu, który się będzie zajmował podważaniem aksjomatów. Bardzo dobry pomysł. I to już będzie ostatnia teraz runda pytań ode mnie, potem pora na państwa, ale po pierwsze poproszę o odniesienie się do słów pana Ernesta Wyciszkiewicza o tym, że geopolityka sobie z pewnymi elementami relacji międzynarodowych nie radzi, ale też bym poprosił w tej ostatniej rundzie o wskazanie tych osi zmian, napięć, konfliktów, nowych układów, które dziś, jak państwo patrzą na mapę świata, najbardziej się państwu rzucają w oczy, ale też z prośbą o odniesienie tego do naszej sytuacji. Co najbardziej będzie wpływało na nas? Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Zacznę rzeczywiście od odniesienia się do tego, co mówił Ernest Wyciszkiewicz, o potrzebie stworzenia pewnego task force'u, który będzie podważał i falsyfikował dogmaty jako pewne ćwiczenie intelektualne. Mając nadzieję, że to nie strywializuje refleksji, ale kiedy na przykład przysłuchujemy się debatom chociażby w parlamencie brytyjskim, niezależnie od dramatów brytyjskiej polityki na wielu poziomach, ale sposób dyskusji, jaki możemy zaobserwować chociażby w Izmie Gmin, bo to jest nam dostępne, i pewien trening, który zresztą nawet na poziomie studenckim jest znany pod terminem debaty oksfordzkiej, to jest coś, co z całą pewnością dyskusji również o polskiej polityce zagranicznej, ale tak naprawdę myślę, że o projektowaniu w ogóle polityki publicznej byłoby szalenie istotne. Ernest Wyciszkiewicz wspomniał jeszcze tak trochę mimochodem o inpucie z zewnątrz i mi się to wydaje szalenie istotne, bo ja mam wrażenie, że ta dyskusja również o geopolityce, która się toczy w mediach, jest jakoś dyskusją lokalną. Że my w niewielkim stopniu jako naukowcy, ale też częściowo być może jako think tankerzy czy jako dziennikarze, aczkolwiek oczywiście wypowiadam się za naukowców, w niewielkim stopniu wchodzimy w dialog ze światem zewnętrznym. To znaczy ta nasza dyskusja o polityce, ale też dyskusja w ogóle o stosunkach międzynarodowych w niewielkim stopniu angażuje z jednej strony badaczy, myślicieli z zewnątrz, a z drugiej strony w niewielkim stopniu korzysta z recepcji myśli zewnętrznej. Dlaczego? Dlatego, jeśli spojrzymy na przykład historycznie na różne szkoły myślenia o polityce, nie tylko o geopolityce, nie tylko o stosunkach międzynarodowych, szkoły kopenhaskie, chicagowskie, frankfurckie i tak dalej, one wytworzyły pewien potencjał intelektualny
w dialogu o charakterze międzynarodowym, a więc nie tylko w dialogu czy w starciu przeciwstawnych poglądów, nie tylko w wolności podważania, falsyfikowania, ale również w zdolności do tworzenia pewnego hubu intelektualnego, który korzysta z doświadczeń bardzo różnych kontekstów geograficznych, kulturowych, instytucjonalnych. I wydaje mi się, że to jest szalenie istotne i tutaj bezpośrednio nawiążę do tych wielkich linii dylematów, problemów i również do kwestii związanych z geopolityką. To znaczy, kiedy my mówimy, przynajmniej tak jak ja obserwuję tę debatę, kiedy mówimy o geopolityce, no z jednej strony w sposób oczywisty interesuje nas lokalność, więc interesuje nas Przemysł Suwalski i Pomost Bałtycko-Czarnomorski. Natomiast jakby abstrahujemy od szerszej refleksji, również geopolitycznej, nad przykładowo geopolityka zmian klimatycznych, geopolityka miast, geopolityka migracji, geopolityka przemocy, nierozumianej wyłącznie jako przemoc o charakterze teatru wojny, rozwijania dywizji i czołgów, ale różnych rodzajów przemocy grupowej, jednostkowej, związanej z przemocą państwową, pozapaństwową i tak dalej. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że jest bardzo wiele czynników, które decydują o tym, jakie decyzje są podejmowane. Przede wszystkim w polityce jest geografia personalna, tak zwana. Gry statusowe. Są błędy poznawcze. Błędy wynikające ze złego wychowania. Również politycy są na szczycie drabiny społecznej. Często popełniają błąd. Dotyczy to wszystkich, wszędzie polityków, że zaszli tak wysoko i w związku z tym myślą, że zaszli tak wysoko dzięki swojej intuicyjnej decyzyjności. W związku z tym dalej będą podejmowali te decyzje. Jest to zrozumiałe. Twardzi geopolitycy, którzy zajmują się definiowaniem właśnie, gdzie jest ta szara strefa, definiują tę złożoność w sposób następujący. To może być pomocne nam. Otóż geopolityka to jest pewna obiektywna rzeczywistość. Zrozumienie jej da nam możliwość prowadzenia właściwej polityki, bo zasoby, bo sojusznicy, dostęp do sojuszników, linie komunikacyjne, słabe punkty przeciwników, generalnie gdzie się porozumiewać, gdzie nie. Problem polega na tym, że nie ma idealnych geopolityków, którzy są w stanie ocenić tą obiektywną rzeczywistość. I powstaje szara strefa pomiędzy geopolityką rozumianą jako model abstrakcyjny rzeczywistości obiektywnej, a geostrategią, czyli jakąś decyzją podjętą na podstawie takiego, a nie innego rozumienia geopolityki. I w tę przestrzeń wcinają się właśnie błędy, spiski, agentury, pieniądze, korupcje, błędy poznawcze, złe wychowanie, to wszystko, o czym powiedziałem przed chwilą. Problem polega na tym, że w procesie historycznym niestety tak jest i państwo polskie tego też nie uniknęło, że jeżeli jest ogromny rozdziew między geopolityką, czyli oceną rzeczywistości i zasobów, na przykład czy Morze Bałtyckie jednak jest dla nas kluczem, tak jak było w Rzeczpospolitej, czy nie, a złą geostrategią schodzi przywódca na drogę upadku państwa, jego wpływów i potęgi, czyli zdolności uzyskiwania celów. Jest to żelazny proces historyczny, jeżeli w ogóle mówimy o determinizmie. W związku z tym wielkie mocarstwa muszą kierować się, pomimo tego, że chciałyby tym konstruktywizmem, a w ogóle pewnie wszyscy byśmy chcieli idealizmem, muszą kierować się niestety tymi uwarunkowaniami. Ale oczywiście jest bardzo wiele innych tych pośrednich rzeczy związanych z naturą ludzką, z niespokojną naturą ludzką. Również technologie się zmieniają. Można bardzo źle rozczytać, gdzie się zmieniają tak zwane punkty siły. Natomiast w kontekście wyzwań, które są przed nami, są trzy podstawowe. I to są zdecydowanie największe, niektóre z nich są na pewno największe po 91 roku, czyli po rozpadzie Związku Sowieckiego, a może jedno jest nawet jeszcze większe. Otóż trzy wyzwania są następujące. Pierwsze to jest takie, że wiecznie mamy problem z wielkim cielskiem imperium od wschodu wiszącym nad państwem polskim. W związku z tym tak bardzo potrzebujemy Amerykanów, tak bardzo nam zależy na związaniu się bezpieczeństwem z NATO, tak bardzo zależy nam w ogóle na odstraszaniu. To oczywista teza. Nigdy nie unikniemy rozważań na ten temat. Nigdy nie unikniemy.
Od kilkuset lat jest to codzienność obywateli państwa polskiego. Drugi element, równie ważny, ale dotyczący innej kategorii, jest złamanie zjawiska dualizmu na Łabie, które istnieje od odkryć geograficznych na Atlantyku, które spowodował uwstecznienie społeczne państwa polskiego, w ogóle Rzeczpospolitej, tak? Tej przestrzeni pomostu, w ogóle wszystkich państw na wschód od Łaby, a na zachód od rdzeniów imperiów tureckiego i rosyjskiego. Brak infrastruktury, brak możliwości rozwojowej, feudalizacja relacji społecznych, brak monetyzacji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Musimy sobie odpowiedzieć na to pytanie, czy naprawdę się tutaj dużo zmieniło w tym zakresie. I tu pojawia się oczywiście spór między zwolennikami konwergencji i tymi, którzy uważają, że nie podołamy w zwykłym takim modelu konwergencyjnym z Europą Zachodnią. I tu jest pytanie o Unię Europejską. Bez rozstrzygania teraz. Tych transferów, tego wszystkiego, kto bardziej korzysta na tej relacji. I trzeci, wiszący w ogóle nad światem, jest taki, że ten świat, o którym opisałem, od 500 lat, Kolumba, Atlantyku, dominacja Atlantyku, państw Zachodu, w ogóle epoki kolonizacji Europy Zachodniej, znaczy świata kolonizacji przez zachodnich Europejczyków, rozwoju kultury Zachodu i dominacji Zachodu w systemie międzynarodowym, w tej chwili właśnie jest poddawany nie to, że rewizji, ale po prostu Chiny chcą zmienić ostatnie 500 lat historii, uwarunkowania istniejące od czasów Kolumba i Vasco da Gamy. I to jest miara wyzwania. I Rzeczpospolita jest w połowie drogi z punktu widzenia geografii między Pekinem a Waszyngtonem. I nie dlatego, że my mamy wątpliwości, kogo wybrać. Tak? Bo ten wybór został dokonany w latach 90. Taki polski Westbindung adenauerowski, można powiedzieć. Tak? Czyli decyzja niemiecka RFN-u geostrategiczna, tak? Związania się z Atlantykiem. Bo wcześniej Niemcy nie robili tego. Ta decyzja oczywiście była słuszna. Natomiast chodzi o to, że siły, które będą napierać na nas w przypadku dalszej kontestacji tego świata, który istnieje od 500 lat, będą odczuwalne tutaj, na Pomoście Bałtycko-Czarnomorskim. Już są, proszę Państwa, odczuwalne. Już są odczuwalne. I kończąc, też naprawdę bym nie deprecjonował polskich polityków, zawsze to mówiłem na wszystkich swoich wykładach, dlatego, że jakby nie było, decyzje geostrategiczne z punktu widzenia tej definicji, o której powiedziałem, po 91 roku zasadniczo wszystkie były słuszne. Jesteśmy w NATO, no chyba lepiej nie mogło być, oczywiście jeszcze mogło być teoretycznie lepiej, że mamy wszystko, tak, i świat żyje w pokoju. Jesteśmy w Unii Europejskiej, no nie z naszej winy ta Unia się trochę zmieniła od kiedy weszliśmy, wynika to ze strukturalnych problemów unijnych, tak. Ale ta decyzja została podjęta. Może znakiem zapytania była polityka względem wschodu, na dawnych naszych obszarów buforowych na wschodzie. Mieroszewski i Giedroyć moim zdaniem jednak inaczej rozpisali doktrynę ULB niż ona była interpretowana. Ta polityka mogła być aktywniejsza i oparta o realne wpływy na przestrzeni buforowej Białorusi, Ukrainy, a nie tylko o forsowanie idei demokratycznej, ale szczerze mówiąc jest to uzasadnione, że decydenci tak to pojmowali. Potęga Zachodu była nieporównywalna, symboliczna, gospodarcza, wojskowa, w związku z tym wydawało się to najlepszą opcją. To teraz łatwo ex post mówić, że może należałoby bardziej bilateralnie rozgrywać tę kwestię od lat 90. Trudno, myślę, tak było myśleć w latach 90., zważywszy gdzie byliśmy. To tylko tyle a propos polityków i a propos nadchodzącej przyszłości. Odpowiadając na pytanie, gdzie polityka sobie, geopolityka sobie nie radzi, czy też czy sobie nie radzi, trzy przykłady przychodzące mi do głowy w pierwszej kolejności, bardzo wyraźnie pokazujące ograniczenia geopolityki, bardzo mocne ograniczenia geopolityki. Myślę, że geopolityka rozumiana jako sposób widzenia i wyjaśniania świata miałaby potężne problemy z wyjaśnieniem zjawiska integracji europejskiej po rozpadzie Związku Radzieckiego. Myślę, że jako metoda miałaby potężne problemy z wyjaśnieniem zjawiska Brexitu. Myślę, że jako metoda miałaby potężne problemy z wyjaśnieniem stopnia głębokości i trwałości sojuszu między Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. Miałaby potężne problemy w tym rozumieniu, że inne metody i inne narzędzia zaoferowałyby nam znacznie pełniejsze, znacznie sensowniejsze wyjaśnienia tych zjawisk. I to jest pierwsze pytanie. Trzy przykłady pokazujące ograniczenia geopolityki i wzywające do chłodu, ostrożności i naprawdę nieabsolutyzowania geopolityki jako metody.
Druga część pana pytania dotycząca tego, ja je tak odebrałem, jakie są najistotniejsze kształtujące się bądź obecne osie geopolityczne. I proszę wybaczyć, jeśli zabrzmi to niegrzecznie. Z mojej perspektywy odpowiedź na to pytanie jest na tyle oczywista, że wolałbym odpowiedzieć na pytanie, którego pan nie zadał. Co chyba nie będzie szczególnym wyjątkiem w historii debat. Otóż dla mnie osobiście bardzo ciekawym pytaniem byłoby pytanie o to, jak geopolityka kształtuje decyzje i sposób myślenia o świecie naszych partnerów. Czyli jeżeli zgodzimy się z tym, że żeby móc z naszymi partnerami sobie radzić, współpracować, niekiedy rywalizować, żeby móc to skutecznie robić, musimy zrozumieć, jak oni myślą, jak oni widzą świat. I teraz wydaje mi się, że nasz wschodni partner, największy wschodni partner, używając możliwie eleganckiego języka, że jego działania, jego myślenie o świecie jest w dużym stopniu geopolityką determinowane. Geopolityką rozumianą dość tradycyjnie. I teraz wydaje mi się, że korzyścią dla nas, dla naszych decydentów i dla naszych analityków byłoby zagłębienie się i zrozumienie tego, jak geopolityka wpływa na pojmowanie świata i na działanie tego partnera. Jeśli dzięki temu lepiej zrozumiemy jego działania, to być może lepiej będziemy potrafili na nie odpowiadać. Mogę spróbować krótkiej odpowiedzi? Gdy byłem pierwszy raz w Moskwie 20 lat temu, jeszcze się nie miałem planów, żeby zajmować się w ogóle Rosją, odwiedziłem księgarnię i znalazłem, szukając czasopism, za pomocą których chciałem się uczyć rosyjskiego, czy przywrócić mój rosyjski ze szkoły podstawowej, znalazłem literaturną gazetę. Czasopismo poświęcone raczej sprawom kultury, ale na pierwszej stronie była fantastyczna grafika, był glob ziemski, zakrwawiony, przecięty prawie w pół, a nad nim z toporem był Zbigniew Brzeziński. Krew lała się strumieniami. Było to niezwykle interesujące dla mnie, inspirujące. Zacząłem przeglądać półki w księgarni. Był wszędzie, absolutnie wszędzie. Tłumaczenia Brzezińskiego wychodziły błyskawicznie. Jest to taka była, powiedziałbym, anegdotyczna wprowadzenie do mojego zainteresowania Rosją. Byłem w Moskwie 2 tygodnie temu i ponownie odwiedziłem księgarnię, w której zawsze zachodzę i znalazłem oczywiście wielką szachownicę Brzezińskiego, zbiór esejów Brzezińskiego i Kissingera w jednym tomie na temat Rosji, co myślą o Rosji. Jeszcze kilka ich książek, a obok Aleksiej Puszkow, ważna postać w rosyjskim życiu politycznym, który swoją publikację geopolityczną przytulił do tychże klasyków, nazywając też ją, coś tam jest o szachownicy. Więc rozumiem, chciał się ogrzać jakby światłem tych wielkich nazwisk. I to mówi bardzo wiele o tym, jakie jest myślenie o świecie w Rosji. Chociaż w czasach sowieckich geopolityka w tym klasycznym rozumieniu była rzeczą wyklętą z różnych powodów, nie będziemy wchodzić dlaczego i konkretnie z jakich powodów, to teraz stała się fetyszem. Fetyszem dlaczego? Dlatego, że ona w tym właśnie zwulgaryzowanym rozumieniu, w którym jakby wiemy, że istnieją, jest kilka poziomów rozumienia geopolitycznego, prawda? Jest takie polityczne zwulgaryzowane, które wyrasta na przykład z doktryny ograniczonej suwerenności innych podmiotów, która jest głęboko choćby w sowieckiej kulturze politycznej. Czyli, że z uwagi na nasz rozmiar i położenie geograficzne i nasze zasoby, no, jesteśmy równiejsi niż nasi sąsiedzi, prawda? Więc jeżeli dochodzi do pewnego sporu, to rysujemy go właśnie w kolorach geopolitycznych. To nie jest tylko w Rosji, bo jeżeli spojrzymy na amerykańskie analizy, na przykład konfliktu na Ukrainie, rosyjsko-ukraińskiego, to często się pojawia Ukraine as Shatter Belt, czyli miejsce rozdzierane pomiędzy dwa wielkie podmioty geopolityczne, pozbawione swojej podmiotowości w istocie rzeczy, nie mogąc o sobie decydować, ale będące przedmiotem właśnie geopolitycznego zatargu. I to jest retoryka, która jest niesłychanie ciepło przyjmowana w Moskwie, bo ona dokładnie odzwierciedla pewną logikę dziejów. To znaczy są ci, którzy decydują o losie świata, poniżej jest warstwa, powiedziałbym, związana z prawem międzynarodowym, ale ono dotyczy nas tylko pośrednio, trochę, czasami, kiedy mamy na to ochotę. I w interesie Polski w tym sensie
jako jedno z głównych wyzwań, moim zdaniem, że już nie powtarza się tutaj słów, które padły, to jest ochrona tego porządku, który jest konstruowany wokół prawa międzynarodowego. Niedoskonałego. Ten gorset nie opina ściśle wielkich mocarstw. Zarówno Amerykanie, jak i Rosjanie, jak i Chińczycy będą, naciągają go i będą go naciągać. Ale jeżeli my chcemy swoją sprawczość zwiększać, to ten gorset i ten porządek powinniśmy chronić. Ryszard Bobrowski, Przegląd Środkowy Europejski. Ja bym prosił o rozwinięcie z kwestii czy sprawy, którą Państwo podnieśli, mianowicie rolę wybitnego przywódcy, wybitnej jednostki, a geopolityki. Pan tutaj wspomniał State Department, Westa Mitchella, który, jak pan powiedział, wszyscy żyją tą geopolityką. Wspomniany był Piłsudski, jak najbardziej miejsce dzisiaj jest ku temu, ale przecież nie oni. Co można powiedzieć o wielkich przywódcach dzisiejszych pod tytułem Chiny, pod tytułem Rosja i nawet Unia Europejska? Czy ci ludzie w jakiej mierze kierują się Mackinderem czy w ogóle koncepcją geopolityki? Dziękuję bardzo. Beata Górka-Winter, Uniwersytet Warszawski, Centrum Europejskie. Ja mam pytanie do doktora Barkot-Tosiaka. Jacku, wspomniałeś bardzo hasłowo o nowych technologiach. W geopolityce często używamy pojęć brama, pomost, stworzeń. I jednocześnie wspominamy, czyli to, co kojarzy się z XIX wiekiem, z potencjałem armii konwencjonalnym. Czyli z czasów sprzed atomu, a już na pewno sprzed czasów nowoczesnych technologii, takich jak algorytmy sztucznej inteligencji. Jak tutaj pogodzimy tą strukturę pojęciową, którą nadal proponuje podejście geopolityczne, z zupełnie nową sferą, którą mamy w bezpieczeństwie. Izabela Łęcka, też Uniwersytet Warszawski, Wydział Zarządzania. Ja mam pytanie metodologiczne. To znaczy, tak z wypowiedzi Państwa nie do końca mam jasność, jak Państwo widzą w związku z tym tę kwestię metodologiczną, jeżeli byśmy przyjęli koncepcję Paula Feyerbenda, czyli tą przeciwmetodzie, to proliferacja metod przy podejmowaniu decyzji politycznych i przy rozumieniu skomplikowania sytuacji politycznej jest atutem, czy wręcz przeciwnie, czyli jest atutem, ponieważ żeby dobrze zrozumieć, musimy próbować wszelkich sposobów zrozumienia tej sytuacji po to, żeby podjąć decyzję właściwą w danym momencie, czy też wręcz przeciwnie, wprowadza to chaos i powiedzmy na pewnym odpowiednio wysokim poziomie zdarza się tak, że przy bardzo ważnych decyzjach, przy stole, gdzie się podejmuje bardzo ważne decyzje, zasiadają osoby, które tak naprawdę mówią zupełnie innym językiem politycznym, ponieważ zastosowały w swojej ocenie sytuacji zupełnie różne metody. Dziękuję. Ryszard Janiszewski, Centrum Strategicznego Myślenia. Ja się bardzo cieszę, że mamy 100 lat i wspominamy dzisiaj tych wszystkich wielkich, którzy te 100 lat rozpoczęli, ale mam wrażenie, że ta dzisiejsza dyskusja jakby skupia się ciągle na tym samym sposobie myślenia. I te nasze myślenie dzisiaj jest tylko przedłużeniem tego, co było. A zmienił się świat. Te trzy wyzwania, które pan Bartosiak przytoczył, główne wyzwania, moim zdaniem są dobre, ale niedostateczne. Dzisiaj mamy taką zmianę. Chodzi o rolę Chin. Chiny nie zdobywają rynku, one go odzyskują. One nie zdobywają świata, tylko po prostu zmienia się paradygmat. A pytanie? I to pytanie jest takie, czy nie uważacie, że trzeba zmienić sposób myślenia? Myślenie na to, że Pax Americana się skończył i to, co robimy, to już jest passé, a wchodzi paradygmat i kulturowy, i gospodarczy, do momentu, kiedy Chiny odzyskają należne swoje miejsce zupełnie, czyli mniej więcej za 15-20 lat,
jaka będzie nasza rola? Czy my będziemy ciągle peryferiami świata? Bardzo dziękuję. Mamy 4 pytania i czas dla ekspertów na odpowiedź i podsumowanie zarazem w tej samej kolejności, w której poprzednie tury pytań. Bardzo proszę. Postaram się te wątki, które były poruszone, zebrać razem z kilkoma elementami, które pojawiły się w dyskusji u przedmówców. Po pierwsze, kwestia eklektyzmu badawczego, tak, czy analitycznego. Ja absolutnie byłabym zwolenniczką podejścia eklektycznego, ale co więcej również podejścia krytycznego, co wiąże się z krytycznym odniesieniem do tego, w jaki sposób formułowane są i legitymizowane cele polityczne wyrażane przez partnerów. Wydaje mi się, że to jest szalenie istotne, kiedy analizujemy dyskurs, czy bezpośrednio w negocjacjach międzynarodowych, czy po prostu wypowiedzi polityków spośród naszych partnerów międzynarodowych. Osadzenie tych wypowiedzi w kontekście i umiejętność odczytania intencji, w jakim pewne myśli są wypowiadane. Przykładowo stwierdzenie, które odbiło się chyba dosyć dużym echem w ostatnich tygodniach jednego z byłych już wysokich wojskowych amerykańskich o możliwym wybuchu wojny amerykańsko-chińskiej w ciągu 15 lat. No, to jest stwierdzenie, które jeśli czytamy je wyrwane z kontekstu jeden do jednego, budzi różnego rodzaju wątpliwości, zwiększa niepewność. Natomiast jeśli odniesiemy się do konkretnego kontekstu, w którym zostało wypowiedziane, a odnosiło się do zdolności operacyjnych Stanów Zjednoczonych w Europie i w Azji, to możemy nadać troszeczkę inne znaczenie. Ponadto to, że pytanie o to, czy wojna jest możliwa, to jest jedno, pytanie o to, czy jest prawdopodobna i pod jakimi warunkami i jakie działania mogą podjąć poszczególni aktorzy, to jest już pytanie zupełnie inne, a więc eklektyzm i krytycyzm. Pytanie, co geopolityka może nam wyjaśnić, czego nie może nam wyjaśnić. Ja tutaj się całkowicie zgadzam z Andrzejem Dybczyńskim w jego ocenie wydarzeń, ale też wyzwań i zagrożeń. Mówiliśmy o Rosji jako o tym wiecznym ciężarze, który wisi nad naszymi głowami. No, możemy ten ciężar rozpatrywać i rozumieć w kategoriach geopolitycznych jako bezpośrednie zagrożenie militarne w czasie agresji rosyjskiej na Ukrainę. Przez polskie media przetaczały się refleksje na temat tego, w ile godzin w związku z tym wojska rosyjskie mogą znaleźć się w Warszawie. No to jest pewna możliwość i pewna potencjalność. Natomiast no, pytanie, czy geopolityka daje nam adekwatne instrumenty do mierzenia się z wyzwaniami tu i teraz, czyli na przykład z regularną, acz niewypowiedzianą wojną informacyjną, którą Rosja prowadzi względem państw europejskich obliczonej na zmianę poszczególnych rządów i na osłabienie struktur integracyjnych. Tutaj możemy znaleźć wyjaśnienie realistyczne, w tym sensie, że w celu zbalansowania ewidentnych przewag militarnych i gospodarczych świata zachodniego, Rosja stara się stosować metody, które pozwalają jej zmniejszyć te asymetryczne przewagi po stronie Zachodu. Natomiast no, nie jest to w żadnym razie wyjaśnienie geopolityczne. Geopolityka nie daje nam instrumentów do zrozumienia, w jaki sposób z tym wyzwaniem moglibyśmy się mierzyć. I może jeszcze jeden element związany z tym, w jaki sposób
możemy myśleć o roli jednostki w stosunkach międzynarodowych. Ja się odwołam do przykładu historycznego i do przykładu, który jest mi bliski, czyli początków integracji europejskiej. Standardowe wyjaśnienie realistyczne jest takie, że integracja europejska w ogóle była możliwa ze względu na parasol bezpieczeństwa roztoczony przez Stany Zjednoczone, w związku z tym Europa mogła bez przeszkód koncentrować się na współpracy i to współpracy gospodarczej, która w ogóle była ułatwiona ze względu na tą sytuację dwubiegunowości porządku międzynarodowego. Natomiast nawet jeśli zaakceptujemy takie wyjaśnienie, to ono niewiele nam mówi o realnym kształcie integracji europejskiej. Na przełomie lat 40. i 50., czy troszkę później na początku lat 50., absolutnie kształt integracji europejskiej w rozumieniu, czy będzie to tradycyjna organizacja międzyrządowa, czy będzie to wspólnota oparta na prymacie prawa międzynarodowego i prawa wspólnotowego oraz na daleko posuniętych rozwiązaniach instytucjonalnych kreujących zaufanie i współpracę, nie była przesądzona. Jeśli spojrzymy na to, w jaki sposób przyszłość wspólnoty, czy traktat o wspólnocie węgla i stali był chociażby głosowany we francuskim zgromadzeniu narodowym, to była to sytuacja absolutnie nie mająca nic wspólnego z wielką dynamiką, czy z wielkimi siłami. I rola poszczególnych polityków francuskich w doprowadzeniu do takiego, a nie innego rozwiązania, które okazało się niezwykle trwałe. Tego typu możliwość, tego typu kształt współpracy międzynarodowej, który był ewenementem nieporównywalnym z żadnymi innymi strukturami międzynarodowymi w tamtym czasie i w dalszym ciągu nie jest porównywalny, nie był wyłącznie efektem sił, dynamiki rozumianej strukturalnie, był absolutnie, i badania historyczne to pokazują, efektem bardzo konkretnych, celowych, podmiotowych działań określonych aktorów politycznych. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście zjawisko, o którym pan Ernest mówił, że Rosjanie mają, Amerykanie mają, w ogóle Brytyjczycy mają, inni mają, Chińczycy swoje myślenie geopolityczne czy geostrategiczne, a my jak gdyby troszkę ciężko się w tym odnaleźć, było powodem, dla którego napisałem książkę i próbowałem odkurzyć nasze dawne koncepcje i spróbować je, jak to się mówi językiem młodzieżowym, update'ować do XXI wieku. Też próbowałem się zmierzyć z dziedzictwem Mackindera, tych właśnie Anglosasów, ale też Rosjan, na ile ich tam poznałem, z czym zawsze był problem, bo nawet dobrze po rosyjsku nie mówią. Więc dlatego właśnie, że świat w wyniku tego, że mieliśmy zabory, później krótką niepodległość, króciutką, a później nas nie było, nie przyzwyczaił się w ogóle do tego, że istniejemy. I na tym polega problem, tak? I patrzę na nas z perspektywy części Zachodu, co jest oczywiście w porządku z punktu widzenia decyzji geostrategicznej, o której powiedziałem. Natomiast w przypadku łamania, zwłaszcza o czym pisał Wes Mitchell, na rubieżach ładu konstruktywistycznego, my jednak mamy swoje interesy. I Piłsudski, dlatego tak nawiązuje szerokim łukiem, przywództwo państwa polskiego w 1918 roku o tym wiedziało. A czasy, które nadchodzą, są niepewne. Zwłaszcza od wschodu. Są po prostu niepewne. Co do technologii. Technologia zmienia bardzo dużo w rozkładzie sił. No, wynalezienie ropy naftowej zmieniło znaczenie Bliskiego Wschodu. Zmieniło znaczenie Baku, pomniejszyło znaczenie Śląska, Zagłębia Rury. To są oczywiste rzeczy. Wynalezienie lotnictwa, latania spowodowało jeszcze inne, czy środków komunikacji nowoczesnej, spowodowało przesunięcia pewnych osi. Natomiast stawiam dwie tezy. Jedną moją trochę oryginalną, a drugą za Robertem Kaplanem w jego raporcie dla Pentagonu z zeszłego roku. Moja teza jest taka, że rozwój technologii, zwłaszcza szybkich pociągów, dróg, autostrad w masach lądowych zwiększa potencjał państw niesprzyjających dominacji systemu morskiego, czyli liberalnego ładu światowego.
Dlatego, że gdy on się kształtował 500 lat temu, to jednak okręt, sam statek, wolumeny handlu w ładowniach statku decydowały. Nie było kolei, nie było tak, prawda? 100 lat temu, gdy Hitler próbował przy pomocy właśnie linii komunikacyjnych kolejowych zdominować wschód tym swoim Drachnahostem, między innymi nas, i całą przestrzeń do Uralu, aż po Bliski Wschód, po prostu był za krótki na morzu i przegrał, bo ta technologia nie była wydolna. No nie wiem, jak będzie w XXI wieku i obawiam się, że budzą się Amerykanie teraz w środku nocy i się nad tym głowią przede wszystkim. I stąd Chińczycy zaczęli pasji szlak właśnie z tego powodu, tylko w drugą stronę. Kaplan w swoim raporcie, który później stał się sławny, bo część jego została odtajniona, do Office of Net Assessment, wewnętrznego think tanku w Pentagonie z zeszłego roku, mówił, że prawidła geopolityki rozumiane jako walka o strefy wpływów systemowej, nie chodzi o wojskowe, systemowe, polityczne, pieniądze, kapitał, wpływy, tak? Geografia personalna, za tym, kto decyduje o twoim bezpieczeństwie, kto ma przewagę kapitałową, w przestrzeni lądowej Eurazji będzie się tylko wzmacniać, dlatego że coraz więcej ludzi będzie uruchomione przepływem kapitałowym, będzie miał coraz więcej aspiracji i ambicji, coraz więcej państw będzie robiło coraz więcej inwestycji. A to powoduje jeszcze bardziej, jak wiemy z życia, interakcję międzyludzką. Czym jest więcej interakcji międzyludzkich, to nasza natura jest taka, że rywalizujemy. To powoduje, że oddziaływania geopolityki rozumianej klasycznie jeszcze będą bardziej silnie odczuwane. Zwłaszcza w tych masach lądowych Eurazji, gdyby rzeczywiście ta tendencja od kilku lat by się pogłębiała, a ten świat w ostatnich 500 latach był martwy, można powiedzieć. Kto wie, gdzie jest Kazachstan, można powiedzieć. Kto tam robi jakiekolwiek interesy. Czy w Azji Środkowej, która była po odkryciach Kolumba i Vasco da Gamy pominięta. W związku z tym tak na to patrzą strategzy na pewno w Stanach. Więc może to jest taka odpowiedź, tak? Że tak samo rozwój nowoczesnych technologii zwiększa częstotliwość interakcji. A to nie jest tak, że to jest oderwane od przestrzeni. Internet wcale nie jest oderwany, proszę Państwa, od przestrzeni. Gdzieś jednak trzeba to 5G czy inne LTE ustawić ten nadajnik, tak? Ktoś ma punkty wejścia i wyjścia, te kable internetowe gdzieś tam na dnie oceanu i ktoś pilnuje. To jest iluzja, że nie ma jak gdyby możliwości przerwania tego. To samo dotyczy przecież przelewów bankowych, tak? To Amerykanie kontrolują system SWIFT i dlatego ostatnio Mogherini mówiła o tym, że trzeba stworzyć agencję europejską. Są tak zwane lewary na twardo i te lewary po prostu istnieją, one są fizyczne w przestrzeni, oczywiście żyjemy czasami pewnej iluzji, a iluzja była piękna po 1991 roku, bo Amerykanie, powtórzę, trzymali jak Atlas na swoich barkach, a w szczególności wysunięta obecność marynarki wojennej USA wokół Eurazji trzymała ład światowy na swoich barkach. To jest w tej chwili kwestionowane przez Rosję i przez Chiny. Odpowiadając możliwie krótko na pana pytanie. Po pierwsze uważam, że przywództwo ciągle we współczesnym świecie ma olbrzymie znaczenie, indywidualne przywództwo. Po drugie wydaje mi się, że wpadamy chcąc nie chcąc, być może nieświadomie, w pewną pułapkę. Skrajny deficyt przywództwa we współczesnym świecie być może sprawia, że wydaje nam się, że przywództwo już nie jest istotne, bo odwykliśmy od dostrzegania, widzenia i bycia poddawanym dobremu przywództwu. Czyli jakby brak przywódców sprawia, że wydaje nam się, że przywództwo przestaje być istotne. Być może to jest taka pułapka. I trzecia część odpowiedzi, gdzie mamy współcześnie przywódców? Ze wschodu jeszcze bardziej na wschód, przechodząc przez te cztery punkty, o które pan zapytał. W mojej ocenie mamy do czynienia z silnym, zdecydowanym przywództwem w Rosji, bez względu na to, czy ono nam się podoba, czy nie. Mamy do czynienia z efektywnym, kolegialnym przywództwem w Chinach. W Stanach Zjednoczonych mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś w swoich lepszych momentach bardzo chciałby być przywódcą. To już jest jakiś początek i całkowity, absolutny deficyt przywództwa w Europie. Przywództwa zarówno na poziomie instytucjonalnym Unii, jak i przywództwa na poziomie pojedynczych państw, które byłyby w stanie udźwignąć rolę przywódcy, przywództwa dla całej zachodniej części kontynentu.
Możliwie najszybsza odpowiedź dotycząca tego, co pani nazwała proliferacją metod. Z mojej perspektywy odpowiedź jest bardzo jednoznaczna. Z jednym zastrzeżeniem. Proliferacja metod analitycznych, metod badawczych jest dobra, bo powiększa nasze instrumentarium. Z jednym zastrzeżeniem, z jednym bardzo istotnym warunkiem, że umiemy się tymi metodami posługiwać, że znamy ich ograniczenia, że nie jesteśmy nimi uwiedzeni, nie zakochujemy się w jednej metodzie, nie dostrzegając jakiejkolwiek innej. Wówczas im tych metod więcej, tym lepiej, co wcale nie oznacza, że za każdym razem nasza ręka musi sięgać po każdą z tych metod na każdej z półek. I odpowiadając na pana pytanie, moim zdaniem ekspert powinien się umieć posługiwać możliwie dużą ilością metod. Ekspert, którego stać jedynie na monokauzalne wyjaśnienie, który posługuje się tylko jedną metodą, innych nie widzi, jest słabym ekspertem. Jest jak neurolog, który umie posługiwać się tylko i wyłącznie rezonansem magnetycznym i niczym więcej. A jeżeli dochodzi do sytuacji, w której polityk ma przy stole 5 ekspertów, oni mówią zupełnie różnymi językami i sami nie wiedzą o tym, że mówią zupełnie różnymi językami, to pytanie powinno brzmieć, czy to są eksperci. Pan Ernest Wyciszkiewicz zamyka naszą dyskusję. Krótko postaram się, żeby już nie przedłużać. Ad vocem troszkę tej metody i proliferacji. Zgadzam się z tym, że potrzebujemy jak najwięcej, bo to jest rozszerzanie naszego pola analitycznego. Tylko jest jeden element ważny, który tutaj był podniesiony przy okazji przywództwa, ale ja bym nazwał to odpowiedzialnością. Znaczy odpowiedzialność analityka jest inna od odpowiedzialności polityka. I tu jest pewien problem. To znaczy my możemy zaprezentować politykowi pewien zestaw decyzji, narzędzi, których może on skorzystać. Możemy narysować pewien scenariusz, pewien plan, w którym, nie wiem, ta decyzja ma nas, kierunek ma nas prowadzić, ale decyzję podejmuje ona. I musi się mierzyć z kosztami politycznymi, odpowiedzialnością polityczną, czyli z kosztami takich, a nie innych działań. I tu schodzę głębiej, na obszar, w którym też wydaje mi się geopolityczne myślenie, czy strukturalne, bardziej radzi sobie słabo. To znaczy z analizą kosztów wewnętrznych, pewnych działań zewnętrznych. Czy podejmując podejmując na przykład jakiekolwiek operacje na zewnątrz, ogólnie rzecz ujmując, każdy polityk, zwłaszcza w państwie demokratycznym, jest pod potworną presją oddolną. Jak ta jego decyzja zostanie odczytana przez jego wyborców, dzisiejszych czy przyszłych? Dlaczego zajmujemy się wczorajszymi wyborami amerykańskimi, midterms, i analizą ich znaczenia dla polityki zagranicznej? Dlaczego zajmujemy się wyborami w Hesji i ich znaczenia dla polityki zagranicznej Niemiec? Otóż dlatego, i słusznie, dlatego, że właśnie tam te procesy, które dzieją się tam nisko, mogą, nie muszą, ale mogą mieć wpływ na politykę zagraniczną. A pomaga nam to zrozumieć analiza kosztów politycznych, jakie gracze poszczególni mogą ponosić. Analiza u nas, ale też analiza naszych partnerów. I to jest coś, czego wydaje mi się brakuje. Za dużo jest pewnego rodzaju takiego myślenia z lot ptaka, w którym staramy się te puzzle międzynarodowe ułożyć, zapominając, że one są niezwykle skomplikowane wewnątrz. I druga rzecz to jest kwestia Chin i w ogóle mówienia o ładzie międzynarodowym. Ja też używam tego terminu, mając jakby cały czas z tyłu głowy świadomość, jaki on jest ułomny. Bo gdy mówimy o zmianach porządku, prawda? Pax Americana czy inny, ład taki zimnowojenny, postzimnowojenny. Jest tam jakieś ukryte założenie skokowości rozwoju świata. To znaczy, że jak elektrony na powłokach walencyjnych generalnie przeskakują, prawda, jakby nie zatrzymując się pomiędzy, tak ład jakby się rozwijał w takim skokowym sposób, co oczywiście jest nieprawdą, wiemy o tym doskonale, ale dlatego zastanawiam się nad tym, że mówienie Pax Americana się skończył albo się kończy, nieco ryzykowne, dlatego że tam jest założenie na przykład linearnego rozwoju Chin, które rozwijają się owszem od 40 lat niemalże w sposób bardzo dynamiczny, ale czy możemy ktoś pokazać dowód, który i dowiedzie, że ten proces będzie się toczył przez kolejne 40 lat? Może, nie musi. Istnieją potężne problemy społeczne, infrastrukturalne również w Chinach, o których się pisze. Jak one się przełożą na politykę państwa i wewnętrzną stabilność, tego nie wiemy, więc unikałbym jednoznacznych opinii, raczej scenariuszowo staram się zastanowić, jak ewentualny koniec Paksu Amerykana ma być odbierany i jak mamy na niego reagować, a jak w sytuacji, w której wcale do niego nie nastąpi. Co do nowych technologii, jedna tylko uwaga. My faktycznie jesteśmy w Polsce w powijakach, jeżeli chodzi o, powiedziałbym, wyprzedzającą analizę pewnych procesów.
Kilka dekad temu kiedyś z kolegą próbowaliśmy namawiać do głębokiej analizy na przykład znaczenia dronów, polityki kosmicznej, zastanawia się nad tym, jak ewentualna ekspansja czy eksploracja przestrzeni kosmicznej ciał niebieskich może być analizowana dzisiaj. Był śmiech generalnie naszych kolegów starszych i bardziej doświadczonych. Dzisiaj zwróćmy uwagę, jaka jest aktywność Japonii, Chin, Rosji, Stanów Zjednoczonych, jak to tu myślą o potencjalnych surowcach tam w górze. Druga rzecz, dzisiaj sztuczna inteligencja. Coś, co jeżeli rzucimy okiem na debatę amerykańską, znajdziemy mnóstwo ciekawych tekstów, które mówią o wpływie postępów w badaniach w tej dziedzinie na kształtowanie polityki zagranicznej i relacji bezpieczeństwa między krajami. U nas tak sobie. Więc to jest pewien jakby sygnał, w którą stronę powinniśmy zmierzać. Dziękuję.